ruszamy. Półfinał ESL Open Cup, edycja 53. europejska. No i pozostał jedyny Polak w turnieju, Grzegorz Manakomicz, Team Liquid, już od dobrych, no, 6 lat jakoś, a nawet i więcej chyba. No i również kolega z drużyny, Clem, Team Liquid, Clement Desplanches, Francuz. No i na pewno też faworyt tego turnieju. Wczoraj wygrał z Hero Marinem finał, dzisiaj jeszcze musi się z Maną zmierzyć. No na pewno Clem jest faworytem, tak, ale zdarzały się i takie sytuacje, takie turnieje, gdzie Mana ogrywał Clema. No i po cichu na to liczę. Byłoby tym samym to pierwsze zwycięstwo Grzegorza w ESL Open Cup. Już w finałach zdarzało mu się być, ale niestety nie poszło. A cały czas Hero Marin, Clem, Raynor, Showtime. No i parę innych może ksywek, ale te najczęściej wygrywają ten turniej. No drobny błąd Many niestety. Taki nieprzyjemny, żeby... No, tak zacząć rozgrywkę. W ogóle Mana żadnego zwiadu nie zagrał. Dopiero teraz, tak... No tak, o ile można to nazwać zwiadem. Rozejrzyj się pewnie, czy nie ma proxy Raxów. Czy Clem nie zrobił koło jego bazy koszarów? W diamencie na Protossa i Zerga lepiej olinować, czy próbować grać makro? To wszystko zależy, jak chcesz się nauczyć grać. Czego się chcesz nauczyć grać? No. Jak kto uważa, najlepiej to umieć wszystko. To ja tam polecam grać tak, jak sam człowiek czuje i uważa. Są gracze agresywni, są gracze, którzy najpierw grają agresywnie, a potem trochę bardziej ich styl się zmienia. No to jest oczywiście taka zabudowa z budynków, żeby właśnie Reaper nie mógł wskoczyć i dowiedzieć się, co takiego... Oj, chwila. Co takiego zagrał Protoss. Reaper dalej żyje. W ogóle fajne otwarcie Many, coś takiego robi też Showtime nierzadko. Czyli Adeptka, Sentry, Stalker i też przejście w Blink Stalkery. Przy okazji z pomocą Sentry można się od razu szybko dowiedzieć, co takiego robi Terran. No i za chwilę użyję jej Mana. A, sorry, Boże, Hero Marin wygrał. Jezu, ja miałem w głowie cały czas Clema. Sorry, sorry, mój błąd. Tak, no Clem wygrywa 2-0, ale Hero Marin zrobił bardzo ładny comeback. Jakoś tak chyba źle życzę Niemcowi, nie wiem czemu. Nie no, faktycznie, Hero Marin zrobił bardzo ładny comeback. No to może też Clem dzisiaj taki jest podwójnie podpalony, żeby się odegrać. Dobra, pamięć, ale krótka. Dobra, Mana inwestuje oczywiście w kolejne asymilatory, technologia technologią. O, jakby złapał, to by było też świetnie, ale niestety umyka mu Clem. Okej, no Reapera złapie, to jest już pewniaczek, tu się nie trzeba niczego bać. Dziwne było to, co zrobił Clem, nie wiem, o co chodziło. Znaczy, granat może podbić adeptkę i wtedy teoretycznie da się uciec, ale zadanie jest bardzo, bardzo trudne. O, Clem nie przełączał celu. Dobra, super. Jeszcze trzeba poczekać na blink. Technologia kolosowa. Oho. No i teraz będzie podwójny desant minowy. Zobaczmy, jakby strzały. 3
bomby i tutaj jedna. No dobra, cztery. Nie jest źle. Ona całkiem szybko wznowił wydobycie w obu bazach. Klem jeszcze ma kolejną szansę, żeby się tutaj zdropować. Ale już myślę, że do niczego złego nie dojdzie. Już można się przymierzać do kolejnego etapu gry. Trochę szkoda Stalkera. Nie powinien go chyba tracić mana. Dla many to była dużo lepsza wymiana. Za pół darmo. Kilku marinów. No i cały czas tak jak trzeba. Mamy też już pierwszego kolosa. To jest pusty medivac Klema, więc nawet nie ma co się nim przejmować. Chociaż mana też tak do końca nigdy nie wie, czy ten medivac jest pusty, czy nie pusty. Teraz już może tak uzna. Jak go tutaj zobaczy. A i znowu będzie, no ale kombinuje Klem. Szuka tego złotego wybuchu. A na razie go na pewno nie było. Mana ma mniejsze straty. No i tak jeszcze bym powiedział 4 do 6, może 7 minut bezbłędnej gry. I może będzie szansa. Dobrze. Mana patrzył, mana zareagował. No i Klem musi się wycofać. No, naprawdę jestem w szoku, bo wczoraj jak Nip grał, chyba to akurat było z Hero Marinem, to dużo więcej kanonów, dużo więcej baterii musiał stawiać, żeby nie doznać obrażeń, a tu... Mana, no co, na jednej baterii tylko gram. A, okej, jest więcej defensywy. O, Hero Marine przegrał. Co? Z Harstemem? Naprawdę? Wczoraj wygrał, dzisiaj. Odpuszcza. To ta pizza. No, teraz świetnie zaprocentowały kanony. Tak na wszelki wypadek, żeby mieć pewność nie stracenia kolosa. Tutaj też jest oddział. No dobrze się rozdziela mana. Ale Klem się nie wycofuje, tylko dalej będzie szukać jakiejkolwiek luki, może probek przejeżdżających, może właśnie kolosa przechodzącego, który akurat nie ma obstawy. Jest oddział z lotów, który chyba poleci na kontrę. O, teraz mógł zauważyć to Klem. O, na pewno zauważył. Brakuje mi tutaj baterii. Może kanona nawet też. Ale mana gra bardzo dobrze. Taki typowy ekonomiczny Protoss, którego nie da się za bardzo uderzyć. Klem już robi ghosty. No, wikingi też są. No, bardzo pasywna rozgrywka, ale to nie dziwi. Jakby mana gdzieś wyszedł na grę, to pewnie Klem by od razu jakiegoś base trade'a zaczął. Już ma limit. Nie jest taki super szybki limit, bo bywały nawet szybsze, ale i tak imponujący. 10-10, on ma 4 bazy i 200 na 200 z ghostami. No, się tak rozpędzam. Nie no, ale faktycznie są 3 ghosty, masa piechoty. Klem jest właśnie specjalistą na ogół właśnie w tym ataku.
Pamiętam jak Nima rozje... Mana będzie to w kanapkę próbował zamknąć? No to jest kaskader. Z Polski. Dobrze. Jolo. No nie wierzę. A on faktycznie, on robi kanapkę na klewa 360, teraz ucieka, kompletnie zaskoczony. Jedziesz, Grzegorz. Szybko trzeba wikingi poniszczyć, ale niestety jednego kolesa udało się Klemowi rozpracować. Ach, no i teraz już niestety kiting. I tak, no, no widać, że się nie da dobrać do Terana. Szkoda, no. Jeszcze może trochę lepsze force fieldy. Jakby tu była taka jedna center, która wiecie, force fieldy rzuca idealnie w miejscu ucieczki, to by było to. Jakby wszystko ma nas złapał, zmiażdżył i skąd atakował, to od razu zwycięstwo. Bardzo fajny pomysł. Taki bardzo odważny, ale słuszny. 9 warp gate'ów, jak na ten moment ma mana. No i 2 robo, żeby robić disruptory, bo już to jest jedyna sensowna odpowiedź na ghosty i na, na piechotę terańską. Jak widzicie, mana nawet nie robi storma. Mógłby dodawać immortale też, ale dopiero chyba jak ma się 6-8 disruptorów, to warto takie immortale tworzyć. Z nimi jest prościej zniszczyć jakąś planetarkę. Jedna kula z tyłu. Doskonale, Grzegorz. Niezły atak. Dobrze się zaczyna. Raz... ach, warpism zniszczony. No i mocne MP, tak. Dobrze, że mana ucieka. Niestety nie ma kuli, która by zniechęciła Klema do pościgu. Oła. O, boli, boli. O, kulka? Nie, niestety nie poszło. Czemu z Klemem nie ma żartów, jak widać. W zasadzie z tą samą kompozycją, ale trochę lepszymi wzmocnieniami. No nie, tutaj to spokojnie. No nie sposób jakoś zaskoczyć tego Francuza kulkami. Musi mana coś innego zrobić, albo coś innego dołożyć. O, Fortun nie udało się z Liberatorem obejść. Nie wiem, czy ta kula nie trafiła Archona właśnie. I kilka Stalkerów. 3 kolosy jednocześnie robi mana, czyli to jest potrójne robo. To jest piękne, bo w tym momencie Klem nie ma żadnych wikingów. Się może udać. Zobaczcie, jak dużo kasy ma mana. Jakby tylko chciał, to można teraz wydać to na zelotów, albo no, na warpgate'y też. To już będzie ile? Raz, dwa, trzy, 13... Nie, 12. 12 warpgate'ów. Typowy deathball Protosa. O, i dochodzą 2 kolosy, będą łącznie 4. Dobrze. Najważniejsze też jest to, że teraz Klem kompletnie nie wiedział, jak podchodzi do niego mana. I trzeba to wykorzystać. Trzeba teraz trochę postrzelać z raptorami. Świetnie, nawet SCV padają. Świetny blink, kolejny liberator pęka. Klem ewidentnie jest przytłoczony sytuacją. No i jeszcze kulki, kulki, strzelaj mana. Tak jest, pięknie, dobrze, trochę złapał. Atak od pleców, teraz będzie trochę niebezpiecznie, ale kolosy świetnie powinny skupić swój ogień. Mój Boże, czy recallować, czy nie recallować? Pewnie mana się zastanawia, kolejna kula się łączy, jest warp z lewej strony. Ważne, żeby zwarpował może trochę jednostek, które by pomogły. Nie, nie ucieknie, ale to jest dobre. 4 disruptory uratowane. Wymiana nie była zła. Przede wszystkim dlatego, że mana zniszczył wydobycie w tej bazie na dłuższą chwilę.
Ale Clem dalej ma 82 CV. Może to szybko odbudować. Ale to dalej 5 baz kontra 4. No teraz niby ta piąta właśnie już rusza. Mana nie doznał jakiegoś odwetu. Wycofuje się Francuz. O, mana dorzuca Dark Templary do głównej armii. Pamiętamy, że wcześniej one były w takim bocznym ataku. Oho, i po warpryzmie. I znowu potrójne kolosy, to mi się podoba. Jest konkret, ale niestety jest też trochę wikingów w dalszym ciągu po stronie klemowej. Dobra, dobrze, agresywnie. Trochę nie strzelili z raptorami, ale o ja! No, ale to lepiej, żeby może nie strzelał, bo teraz to swoje jednostki bardziej trafił. Nie, no dobrze, dobrze. Zauważcie, że mana spalił nadwyżkę, wydał kasę, ale... No Clem też i Clem ma tylko 156 limitu. No i teraz trzeba przydusić i zmusić Francuza do poddania się. Najlepiej atakując to samo miejsce, albo... No dobra, jednak faktycznie Liberatory, to może trzeba iść dookoła. Może tutaj wejść agresywnie, albo znowu na górę. No trzeba pozostać aktywny. Mana chyba... Powinien wiedzieć o tej bazie. Teraz już tak, teraz tak. I najważniejsze, że nie ma planetarki, więc nie ma też problemu, żeby... Właśnie taki atak wykonać. Kolejny obserwer informuje manę, co tu się dzieje. Można strzelić disruptorami zawczasu. Wykonał najbezpieczniejszą możliwą akcję mana. Czy to jest dobre podejście? Zaraz zobaczymy, bo... No, chyba mógł więcej. Ale też dzięki temu dobrnął do pełnego limitu. Stalkery perfekcyjnie są gotowe na tego Liberatora. Chyba widział to po prostu mana. Tak, na pewno, bo widzę, że Stalkery nie idą na drugą stronę mapy. Skupmy się jednak na bitwie frontalnej. Dobra kula, dobra. Chociaż Clem też podniósł kilka jednostek. Nie, ale to, co się stało? O jest. No i po kulach, po warpizmie. Tylko dlatego, że mana chyba skupił się na tym, żeby Stalkery dobiły Liberatora. Nie do końca. Dobrze zarządził własną uwagą mana. No i mija ten moment chyba, w którym można było bardziej ukarać Francuza za poprzednią niezbyt udaną konfrontację. O 19 minuta. I dalej wielka szansa na ugranie tej pierwszej mapy. Znowu Liberator będzie go męczyć. No teraz trochę kłopotliwe to jest, bo mana ma pełny limit, więc nie jest tak, że może po prostu przyzwać sobie jednostki, tylko musi kilka stalkerów tam skierować. O, to jest fajne, że obserwatorów rozsyła mana, żeby jeszcze lepiej znać pozycję przeciwnika. Tak, tu się trzeba wycofać, tu trzeba przejść. Tak, 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 dobrze, dobrze. Taką znowu lekką kanapkę planuje Grzegorz. Dobre otoczenie, podstawa. No niestety Voidray akurat nie patrzył. Mana chyba użył Hotkaya do całej armii, bo tak patrzy na minimapę, że się zebrał. Ajajaj, no ale z Liberatorami nie ma żartów. To jest odwieczny problem. Tak, całe, wszystkie jednostki ma mana wysłane tutaj. Co ma, to idzie, ale nie widzę tego osobiście. O nie. No Liberatory niestety zniszczyły Protosa. Tu nawet nie ma jak podejść, jakieś Voidraye się też przebijają. A nie, ten jeden z góry mapy chyba doleciał po prostu. No, nie idzie, nie idzie, niestety. No dobrze to już było, jak to czasami mawiam. Nawet bardzo dobrze było momentami. Ale teraz z powrotem Clem ma prowadzenie. Powinien iść chyba w kierunku produkcji Francuza teraz mana, ale oho. No dobra, żyje jeszcze. Albo może tutaj bazę zniszczyć. No trzeba być aktywnym. Wysłał tego Voidraya, tak, wysłał mana na górę. No trochę się pogubił, niestety. Jak widać, nawet Liberatory częściowo strzelają w losy. O, nie, nie, nie. Mega ciężko z tym walczyć. O, teraz jedna kula, ale niestety nie trafiła. No i świetne MP na Immortale, na Kolosa. Baza wyjaśniona. Tutaj cały czas nie da się zbierać gazu, bo Voidray nie do końca kliknięty tam, gdzie byśmy tego chcieli. Kolejny Voidray, jeszcze jeden.
No niestety, za późno, za wolno, za chaotycznie. No nic się nie da zrobić chyba teraz, jak się Klem tu rozstawi. Tak, no za dużo ma Francuz. Przede wszystkim też kontrola znakomita. No, ma, no nawet wskoczył na to, ale ogromnym kosztem. Kosztem w sumie całej rozgrywki. No i to by było na tyle. Ale pierwsza mapa z pięciu maksymalnych. To wielka szkoda, bo o wow, no to była kula najlepsza z możliwych. 12 jednostek aż rozwalonych przez jednego Disruptora. Brawo. Klem się ewidentnie zagapił, no ale on się już tak może zagapić. Czas niespecjalnie to wszystko idzie. Ona użył Rykola, żeby uratować część probek. I to jest ostatnia batalia, która no, nawet nie wyszła aż tak fatalnie, bo Dark Entary pomagają. Jeszcze małe zamieszanie na dole. A, bo ma na... używa Kolosa i Warpizma, żeby męczyć SCV. Nawet fajny ruch. Taki kryzysowy. No wielka szkoda. Dzięki Liberatorom Klem to wykierował. I GG. Druga mapa. Tak, mapa była dobra. Dobra próba na pewno. Jakie predykcje na jutro HP? No zaraz się tutaj też pochylę nad grupami dreamhackowymi na pewno. Już też ktoś pytał, kurczę. A nie, to odpowiedziałem wtedy. Dobra, wtedy odpowiedziałem. Będzie chyba i tak jedna grupa dziennie. No i super. No to oczywiście dla formalności, w dolnym prawym Grzegorz Manakomicz, tutaj Clement, Clem Desplanches. Idziemy, Polak jako niebieski. Cały czas przed ogromnym wyzwaniem, ale no, trzeba próbować, trzeba podejmować. Nawet można zajrzeć jeszcze, jak tam w historii many było. Ali Gulag to jest jednak piękna strona. Nawet nie wiem, kto ją zrobił, ale dobrze, że ktoś taką myśl miał. Mana Klem, zobaczmy historię. No, ostatnie 6 pojedynków Klem wygrał z Maną. 2-1, 2-0, 2-0, 3-2, 2-0, 3-0. Mana... No, Mana rzadko wygrywał w ubiegłym roku z Klemem. To były tylko dwa zwycięstwa na jakieś... No, ponad 20 meczów. Także to jest dla Many kryptonit, ale dla kogo nie. Czy będzie Mana na streamie? No tak, tak, jak widać. Oczywiście. Początek absolutnie standardowy, Mana znowu decyduje się na otwarcie, Adept, Sentry, no i Stalker, no bo co innego miałby tam budować, no drugiej Sentry raczej nie ma sensu. Chyba, że drugą adeptkę może. Ale nie... No jakby grać w sumie adept jakiegoś dziwnego Olina, to może. Ale nie wiem, czy nawet takie buildy są do zagrania obecne, kiedy... Są do zagrania obecnie, bo kiedyś na pewno były, ale... Czasy się zmieniły. Tak, to by było na pewno... Ale też fajnie, no jakby ktoś tak przykombinował. No skoro nie idzie na teren, to trzeba może... Faktycznie myśleć, jak tu zaskoczyć.
jakimiś na przykład adeptkami. Leci już halucynacja. To samo widzieliśmy na poprzedniej mapie. A, ale jest zmiana technologiczna, czyli zamiast Blinka będą Feniksy bądź Oracle. Halo, czy ten Feniks wraca? Oj, to jest błąd many niestety. On użył hotkeya do całej armii po prostu. O, jest potrójny ten. Jest fajny. O, przypomniał sobie o Feniksie, czyli jeszcze chyba zdąży, bo halucynacje, jak widzimy, mają ten pasek czas trwania. On jest całkiem długi, no ale nie, jak się lata nie tam, gdzie trzeba. No dobra, super, Grzegorz i tak zobaczył to, co trzeba. No i zobaczył 4 miny. Perfekcyjnie, nawet może lepiej, że się tak zawrócił. Jak się wtyka. Jak pasażer do Ryanaira. Ale nie ma takiego wchodzenia, panie Clem. Dobra, pytanie, czy mana wie? Mam nadzieję, że wie. Tylko, że aż 4 miny, to i tak wyląduje. Trzecia baza, robo. No bardzo przyzwoity początek, ale niestety jest minimalnie mana chyba zaskoczony. O kurczę. No tu bym aż klasnął. Póki co raz. No bo to było świetne. Każdy wystrzał miny zniszczył tylko jedną probę, a zamieszanie było spore. No, sytuacja była napięta. O, nie zobaczę tego medivaka. No, trochę pech. Zaraz Clem ponownie spróbuje wlecieć w to samo miejsce. Czy mana spojrzy? Dobrze, spojrzał. Dobrze. O, super, dobra. Znowu tylko tyle robotników, ile wybuchów było utraconych. No, teraz to już się nie ma co bać. Już się nic nie wydarzy. No dobra, myślę, że początek nie jest taki zły, chociaż jak patrzę na liczbę zbieraczy, to coś poszło nie tak. Co? Jak to 13? Kiedy? Co? Coś mi ominęło? Wydawało mi się, że... No okej, coś się popsuło. I nie było widać. Ani słychać. No nie, to jednak fatalnie. To może była jakaś mina w pierwszej bazie, która mi totalnie umknęła. Mogło tak być, ale aż głupio. Kurczę, to chwalę many, a tu wcale nie jest dobrze. Ale też nie jest tak tragicznie, że... No bo nawet widzicie, nominalnie niby Clem stracił więcej niż mana. No ale właśnie on tracił robotników, którzy dość mocno pracują na sukces. Ona, tak ktoś ostrożnie ustawia się obserwatorem, bo wie, że dobry teran na ogół smugę obserwatora łatwo zauważy, mimo że niby jednostka niewidzialna. Kolejny czołg, za chwilę Clem może wyjść na atak, bo się akurat kończy Steampack Combat Shield plus 1 do ataku i pancerza. Fajny zwiat Feniksami po mapie, tu lata, w górnym prawym też... Rozejrzał się trochę Grzegorz. No i faktycznie tym razem nie ma nic na mapie, co byłoby zagrożeniem dla niego. Tak, w mainie widocznie była jeszcze jedna mina, dzięki Venus. Kurczę, że akurat... Jak on ją tam przemycił, kurczę? Jedna została chyba jeszcze na pokładzie. Ale kompletnie nie widziałem. No to jest to tak, no to jest mina marki Kameleon i takiej to nawet, no mana też nie zobaczył. Bo za dobrze walnęłam. 3 czołgi, cyklon, 6 maruderów i dużo piechoty pozostałej. Oho. Ona chyba będzie próbował robić jakąś konkretną flankę, żeby się obronić. I to chyba jest słuszna decyzja, bo... No tak, chociaż... No tu już można by dyskutować, jak są dwa kolosy. Bateria. Bo tak przyspamował bateriami.
To może, no też się to bym się kłócił, czy to nie lepiej, chociaż nie, no to jest tyle w obronie, że faktycznie chyba lepiej zdławić ten atak jednym ruchem niż się skupiać na kontrach. No niestety na niezbyt miłym supply bloku, ale teraz już się odblokował. No i za chwilę chyba spróbuję z Archonami to przełamać. Ciekawe, czy jeszcze będzie czekać do ulepszeń 1-1, które się w Forge'ach za... Nie ba... No tak, za ile? No za jeszcze jakieś 30 sekund, no może trochę mniej skończą. Tak, raczej zaczeka. Jeszcze tutaj jednego Archona mógłby zrobić. No i jedziemy. Byle przełamać, byle skontrować, bo będzie źle. No i super bateria też, cały czas jest opcją dla many. Tak jest, jest aktywowana. Feniksy bardzo szybko podnoszą czołg, jeden, drugi. Marinami próbował odpowiedzieć na to klem, ale nie były Feniksy w zasięgu. Świetna flanka od pleców. Pięknie, pięknie, klem. No, spalony. Ale dosłownie spalony, a nie, że był za obrońcami. Jazda. Bagietą. No teraz też mam nadzieję, że się nie zatrzyma. Ajajajajaj. No Warpizma mu idealnie wyłuskał klem, no i nie da się chyba tego teraz kontynuować. Pana też ma w sumie sporą nadwyżkę. Jakby wszystko teraz miał wydane na armię. Jakby tak wjechał sensownie, to może by wygrał, tylko też zawsze jest kłopot z planetarką. Ona może niestety dużo zaabsorbować i jeszcze można ją reperować. Może idźmy dalej. Uznał mana. Znowu potrójny robo będzie wyborem Polaka. I to mi się podoba, to jest taki trochę już chyba znak rozpoznawczy Grzegorza. On lubi więcej tych budynków zrobić. Immortale, no to też z chęcią zobaczę. Nie od razu Disruptory. Ale obie rzeczy są przydatne. No to się zastanawiam, czy najpierw. No to pewnie już niektórzy protosi to testowali, ale tak, żeby zrobić przed Disruptorami na przykład 5-6 Immortali. Czy to ma sens? Czy to nie ma sensu? Bo żaden dobry teran też się tak nie nadzieje na te Disruptory łatwo. Na strzału Immortala nie unikniesz. Jak jest w zasięgu. O, znowu kanapeczka. Lubię te ruchy Grzegorza, tak. To jest bardzo fajne przygotowanie się przed bitwą, której się Francuz nie spodziewa. No ale nie dał mu wejść zbyt głęboko. Mana. No, Kolosa ratować trzeba. Warpizmem. Oj, nie tego. Tak, tego drugiego. Co? I tak klem? Wow, okej, okay. No to wojsko klema jakieś takie silne. Nie no, mega dobrze to zagrał. Chociaż Grzegorz dosyła, jest też Immortal. No, dobrze. Siczak nie strzelił raz jeszcze, więc Kolos żyje. No, ale żeby... No, wytańcz mana, wytańcz. Aj! Jeden Kolos pęka. Są kolejne Immortale, są też kolejne Kolosy zakolejkowane. Dobra, żyje. Limity podobne. Szybko dwie żarówy robi mana. Archony są mega też przydatne oczywiście, a już najbardziej, kiedy ghosty nie mają EMP. I znowu Warpin pewnie z lotów. Sentry też jedna. Trzy kolosy, ale mana spamuje, to mi się podoba. Dobry snipe na jednego z wikingów, drugi... Nie, drugi niedosięgnięty, jakieś medivaki też widzę, że pękają. Teraz mana nie wiem, czy nie przeszarżował, ale w razie czego... Mikro, miejmy nadzieję, że będzie aktywne. Tak jest, podnosi rannego kolosa na moment, w którym torpedy mogłyby w niego polecieć. I znowu
Czas się chyba trochę wycofać. O! To był dziwny ruch. To był niezrozumiały dla mnie ruch many. On chyba bardzo wierzy w 3 immortale. Ja się nie dziwię, bo to faktycznie jest dużo maruderów. I to niezła decyzja, niezła. Seedshank zniszczony. Ale szkoda, że stracił transportowiec. Szkoda, że nie ma warpizmów. Ale i tak, nieźle. I tak dobrze. Tylko on nie straci kolosa. Za cenna ta jednostka, żeby tak tracić. Bez dobrej wymiany. No i wchodzimy, wchodzimy. 3 immortale. Ważne jak kilo miedzi dla złomiarza, bo one pozbawiają szybko klema maruderów, a to jest trzon armii. Świetnie, mana. Pięknie. No i tylko switchtanka jeszcze jakby wyłuskał. Ale nic z tego. No nie, nie, nie. Samotny kolos. Aj, aj, aj. No fajne potrójne robo. Widać jak dużo jednostek z tych budynków dochodzi. 2 warpizmy nawet robi mana. Trochę przypadkiem. Chyba, że to ma kontratakować na przykład bazę na górze. Może taki pomysł ma Grzegorz. W międzyczasie została przejęta kolejna baza. No świetnie dzisiaj gra mana. Nie powiem, że nie. Tylko strasznie jest ciężko dobić klema. I niestety ulepszenia też są po jego stronie. 3-3 kontra 2-2 umany, ale mana też oczywiście nad swoimi ulepszeniami pracuje. O, co to jest? Niestety niedobrze, niedobrze. Aż 10, nawet więcej probek pada. Chociaż mana ma ich też... Ojej, jaki klem wyklikał, dobrze. O, dobrze, dobrze, też planetarka, ta planetarka nie była broniona. 4 immortale zrobiły robotę. No, reszta armii też się przydała. Pięknie. No i teraz jeszcze Disruptor, świetnie, mana patrzy tam, gdzie ma patrzeć, strzela jak ma strzelać, no miazga, synu. Dobrze. GG. I jest wyrównanie. Nice. No to mi zaimponował teraz Grzegorz. Jedziemy 1-1. Best of 5. Polak niebieski, klem, Francuz czerwony. Oby tak dalej, no. Zadziwiająco przyjemnie skończył tę poprzednią mapę. No najgorzej jakby właśnie klem jeszcze miał trochę czasu i by się doczłapał do liberatorów. W sumie dzięki temu, że tak często się wymieniał, mając 3 robomana, chyba właśnie nie dopuścił klema do tej upragnionej technologii z liberatorami. Dzięki niej wygrał mapę pierwszą. Dobrze, dokładnie. Witamy Gierary Hier. Go Makłowicz. Na razie zwiadowca wysyła mana. No tak trochę pamiętamy na mapie Defaura zrobił inaczej. W ogóle nie wysłał zwiadowcy. Grał tak trochę bez informacji. Ale no, rolę zastępczą, jeżeli chodzi o zwiat, oczywiście robiła Sentry i myślę, że teraz też może taką Sentry zagrać, o ile będzie adeptka. To jest dobra mapa nawet, żeby tak otworzyć, bo tutaj mamy rampę, w miarę łatwo się bronić można. Także taka Sentry to jest teoretycznie no, mała siła ognia. Ale przynajmniej dużo zwiadu. O nie, klem zrobił ten bunkier swój. No, nie tylko on to robi oczywiście. Ale jest to nieprzyjemna sprawa. Mana nie pomyślał chyba o tym, że takie coś może być grane. Chyba, że ta probka... O tak, ta probka podjedzie. Okej, czyli jednak Grzegorz ma to perfekcyjnie wyliczone. Albo jakoś widział SCV. No, brawo, brawo. Tylko, że niestety chyba i tak będzie odrobinę za późno. Adeptka wyjdzie. Tak, niestety za późno. Kurczę, tak blisko. Dosłownie 4-5 sekund. No, StarCraftie w sumie to całkiem dużo. No nie, fajny to start. Jeszcze drugi Reaper pędzi. Widzę, że strzelił sobie czułką z adeptką. Idą dalej.
Oklem zdawał sobie sprawę, że adeptka do niego idzie, więc rzucił muła do pierwszej bazy, a nie do naturala i nic nie można zrobić. Mana przez to traci kryształy, bo nie mogą proby pracować tu, gdzie by chciał. Muszą pracować tutaj. A tam już jest trochę ich za dużo. Czy nie jest tragicznie dużo, a teraz jest pełna saturacja teoretyczna, czyli 24 proby. Ale lepiej mieć tutaj 8, a tutaj 16, wtedy jest więcej minerałów zbieranych. No nie, 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 no, 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 dobra. Już jakby Stalker padł, to by było fatalnie. Tem sprzedał swój bunkier. No i mana, wysyłamy te proby już szybko. Tak jest, 8 i 4, czyli 12 probek. Łącznie powinien chyba przesłać. Dokładnie, dobra. Jest ok. Ale niestety mana łapie supply bloka, takiego trochę, no nie za fajnego. Mana dalej nie widzi, że ma tego bloka? No nic, jak nie widzi, to nie widzi, ale teraz jest za to fajna okazja, żeby... Flem też jakiegoś supply bloka ma. Co się dzieje? Nie takiego dużego. Boże, u Many to jest naprawdę... Mam wrażenie, że cała wieczność. On już z 20 sekund temu powinien zrobić pylon. Znaczy pylona to jest 30-40. Jest, Zuniu, Mana. Rób pylona. Jest pylon, dobrze. Ale tutaj też oczywiście niezłe zachowanie. Tak, 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 tak. Ładnie, ładnie. No ale jest Seed Shank też. No i z nim nie ma żartów. No dobra. Nie no, ten supply block był bardzo dotkliwy. Mana powinien mieć dużo więcej probek. To, że nie wyda na wojsko, to tam okej, bo to może nadrobić, ale najgorzej, że nie robił probek. I teraz ma tylko 41 do 38. Już tak z 50 mógłby mieć lekką ręką. Jest ciekawe, nie? Że zrobił tak szybko kolejny asymilator. Kolejny supply block. Tak, coś jest nie tak. Tak dobrze ekonomicznie zagrał tę pierwszą, drugą mapę, że tu takie podstawowe bardziej rzeczy zapomniał zrobić. No ale gra dalej, spokojnie. Oby obronił ten atak, bo widać, że Clem robi dwubazówkę. Trzy Raksy, eBay, Raven to są te indykatory, że no duża szansa na taki atak. No czołgi też. No po tym wszystkim też jest trzecia baza. O, Mana chyba widział Ravena, gdy obserwator wszedł w ten tryb. Widzi dalej i się nie może ruszać, to chyba już widział wszystko. Jakoś tak stanąć tym obserwatorem trzeba, żeby go nie stracić. Polący szarża. No, on zdąży zrobić szarżę i to nawet lekką ręką. Dobra. I teraz ewakuacja obserwatora, albo jakieś takie sprytne przesunięcie. Dobra, jeden maruder. O, jak to nie padł. 3 HP. Strzeli w niego mana raczej, ale... O, albo i nie. Ale to w trakcie bitwy też go się szybko chyba pozbędzie. Problem jest taki, że Raven może dezaktywować kolosa. To trochę zabolało. Ale żyć żyje. Dobra, jak ten Chronobus na szarże? A on nie używa go mana. Myślałem, że go przyspieszy. Jest kolos numer 2. A to jest wielka okazja, żeby zniszczyć. Tak, super bateria. Bijemy, bijemy. Oho, oba kolosy wyłączone. To jest oczywiście potęga Ravenowa. Ajajajajajajaj. No dobra, jakoś poszło, ale cały czas przewagę ma Clem. Kurczę, no, źle. Jednak źle. Ale to jest pewnie, no, przez te supply bloki, no.
na 46 supply'u. Niestety. Pana miałby normalnie teraz po prostu więcej. Szkoda, że Klem takich błędów nie robi. O, jeszcze mana tu się obronił, okej, okay, no obronić się obronił, tylko dalej perspektywa jest nieciekawa. Klem jeszcze wymikrował trochę. No jak to Klem? Kontrola jest jak u bestii. No teraz się na szczęście trochę zagapił, oho. Tylko dezaktywacja, no i widać co tutaj biegnie, więc wszystko to, co rani świetnie kolosy i stalkery, marudery, GG well played. Tak, no na pewno Klem zagrał bardzo dobrze, ale tutaj akurat bardziej te supply bloki się przyczyniły do triumfu Klema. To będzie już czwarta mapa, Light Shade, w dolnym prawym mana, w górnym lewym Klem, go go. No na pewno trudne wyzwanie, mana chyba będzie coś kombinować. Albo po prostu boi się, że Klem go chce zaskoczyć proxy. A no faktycznie. A tak, bo się Klemowi zdarzało tutaj robić takie koszary. Tutaj niżej nawet nie pamiętam, ale możliwe, że... No, że też. To jest bardzo fajny pomysł, takie trochę może straszenie rywala, że może będzie jakiś cannon rush? Nie, nie, chyba nie. Klem się nie przejął, chociaż wysyła kolejną SCV. O, dobra blokada, już się raz udało zatrzymać Klema. O, to już jest 6 sekund. 7 łącznie, może prawie 8 się udało opóźnić tę bazę, także dobrze mana. No jakby teraz zrobił adeptkę. Jakby przybiegł, jakby skasował to budowanie, no to byłaby mała przewaga już z niczego. A, szkoda. Akurat Reaper zauważył probę. Aha. Co? Halo, mana. Uspokój się. Co? Czemu? Okej, no bagieta się zagapił. Mana chyba trochę też, ale akurat to w takiej sytuacji nie jest dla niego aż złem. Centry. Też widzę, że będzie grana. Aha. No i mana uznał, że nie chce próbować niszczyć tej SCV, która robi command center, bo chyba i tak ciężko byłoby zdążyć. No i z racji, że robi centry, to jej się też przyda obrona, bo Reaper mógłby ją może wymigrować. Też mapa, na której całkiem popularne bywały Helion dropy, ale akurat nie zrobi tego Klem, robi tylko jednego Heliona do zwiadu. A, Reaper się wycofał. Jakby by chciał złapać adeptkę, która by tu przyszła. Trochę mnie zaskoczył mana, bo nie wysyła... Okej, okay, jednak wysyła halucynację. Trochę później niż zazwyczaj, ale to też nie jest takie złe. Na jednej mapie widzieliśmy, że nawet dzięki temu mana trochę więcej zobaczył. Kurczę, tak mówiłem, że nie będzie Helion Dropa, a tu... w sumie można, może i taki wariant zaistnieć. Szkoda, bo to jest trudne do przewidzenia, nawet bardzo trudne. Wystarczał 3 heliony, żeby na jedną salwę niszczyć proby. O, nice. Mana teraz zobaczył. Mam nadzieję, że zobaczył te kolejne heliony, bo też jego uwaga była skierowana na Reapera i na Stalkery. A, to koniec końców jest po prostu wrzucenie wojska na manę. No i najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie ma baterii. Ale przynajmniej z Force Fieldem będzie Polak. Nie, dobra, taka walka, myślę, że nie skończy się źle.
No dokładnie. Horsfield. Wszystko w porządku. Bardzo dobrze mana. Na pewno go dużo gorzej się mogło skończyć, jakby te heliony tutaj wjechały. No to tak trochę po zawodach. Oho. Nie, dobra. Ale teraz mana już na pewno wie, że takie coś może być robione, więc się rozstawi. Nie no, lepiej zagrał mana, póki co początek. Niestety szybko się pozbył obserwatora, no ale też były te podstawowe informacje przekazane Polakowi, czyli że jest trzecia baza. Że jeżeli zrobi klem atak, to na pewno nie teraz, tylko tak, no najwcześniej to za minutę, a bardziej dwie minuty, takie 90 sekund. Także można spokojnie robić proby, kolosy. No i zapewne szarże też. Teraz ona, o właśnie, jest uruchomiona. Klem zwyczajnie ekspuje. No to jest chleb powszedni tego zawodnika makro gry. Ciekawe, czy mana znowu postawi na to, co działało w miarę dobrze na pierwszej i drugiej mapie, czy po prostu będzie grać standard z klemem. Czy może w końcu jakaś taka zmyłka. Dość popularny na teren, no były i może nawet w miarę nadal są takie trzybazowe ataki. Trzy kolosy, pełny limit. I do przodu. O, Harsen wygrywa z Lambo 2-0. No ładnie. Jakiś Kevin ma dzisiaj dobry dzień. No dobra, jest wspomniany atak. Minęły 2 minuty prawie. No tak. Jak mana widzi, widzi tego Ravena, to już widzi pewnie też dezaktywację oczami wyobraźni na kolosy. Ale tylko jedną dezaktywację na szczęście. Bo chciałby doczekać do High Templara, wtedy feedback na Ravena i nie będzie już żadnej dezaktywacji, ale weź poczekaj, weź zrób. O, jaka flanka zacna. Doskonale, bo to zaloty szarżujące na czołgi, chociaż prawa zaczyna słabnąć. Mana musi zacząć mikrować, dokładnie to się właśnie dzieje. Teraz jeszcze jakiś warpin. O, i ten kolos do uratowania. No, szybko, 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 prizmem. Dobrze, 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 żyje. Przeżył najważniejsze jednostki, czyli kolosy i warpizm. No, klema sama piechota i mediwaki. Dobrze, że nie poleciał gdzieś na dół. To by było trochę takie... O nie, jednak to robi. Tak jest. A nie, dobrze, dobrze, bo są stalkery. Akurat tak ustawione, że nie dogodzisz. O, to jest interesujący ruch many. Wolał stracić, ale się wycofać. O, dużo gateway'ów robi mana. To będzie już 10. Jeżeli się ukończą.
trochę się uspokoiło. Ale Klem zaraz idzie z kolejnym atakiem. Ma nawet przewagę w ulepszeniach. Dobrze. 2-1 kontra 1-1. Jest atak, jest przyłożenie, ale niestety liczb nie ma. No, nie może tutaj za bardzo mana wojować. No i najgorzej, jakby stracił kolosa na początku walki, a tak się przez moment, mam wrażenie, że zapowiadało. Nadchodzi flanka. Świetnie, z dwoma kolosami nawet. Jest potencjał. O, Boże, ale ma Legion Klem. To jest pełny limit, oczywiście część armii jest jeszcze po jego stronie mapy. Ała, ale walnęły czołgi i wikingi perfekcyjnie w kolosy. Klem świetnie namierza kluczowe cele. Ale są też... O, dobrze, teraz już z żarowami. Może jest szansa, żeby Klema stąd przepędzić. Dobrze. No, jednostki z robo. Jedyną nadzieją Grzegorza, ale póki co w miarę działa. Teraz, żeby tylko nie stoczył jakiejś niefortunnej bitwy, jak Klem dosłał resztę wojska. Jest okej. No teraz w sumie też nie byłoby złe zawalczenie, bo 2-2 kontra 1-1. To bardzo widać często podczas bitwy. Ulepszenia to jest gigantyczna sprawa. Czy będzie jakoś podchodzić? Nie, chyba na razie nie. Wydaje mi się, że jeszcze dwa kolejne Immortale by się... Chociaż dobrze, nie, niech faktycznie może teraz wychodzi na mapę i już tak szuka zaczepki, bo te dwa Immortale w miarę szybko jeszcze dojdą. No chyba, że spodziewa się też jakiegoś ruchu Klema, Polak. Ciekawi mnie, czy dalej będzie robić. No właśnie, tak myślałem, że może lepiej, żeby były Immortale, aż 4, fajnie, tylko... Tylko już potem z Disruptorami też trzeba grać. No bo to są wielkie skupiska terańskich jednostek. Plus 3 do ataku jest. Cały czas przewaga w ulepszeniach. O, dobrze, doskonale. Kilka jednostek za pół darmo. No niestety, tutaj jest bunkier. Ale już i bunkier da się rozwalić. No Klem jest niestety znakomicie ustawiony za tymi wszystkimi barykadami, dlatego mana chce chyba przed bitwą je rozwalić, żeby jakaś szarża była możliwa, ale nie, jest wycofanie. Może czeka na kulki, które... No, jakby teraz tak Disruptorem od dołu podszedł, jakby zaskoczył Klema. Jak mana jest tego świadom, no to będzie boskie zagranie. No, mana. Ach, nie był. Nie uważał na tego Disruptora mana, szkoda. Ja się boję, że zaraz będzie bitwa, z której ciężko będzie cokolwiek ugrać. Cała nadzieja w upgrade'ach, no ale no, MP będą masywne, to już widać na ekranie, że ghostów nie będzie końca. Warpism też prawie zniszczony, wpycha się agresywnie pod wąską rampę Klem, niby kolosy tutaj powinny błyskać, tak samo jak ten Disruptor. Ale nie była to kula marzeń many. O, teraz może kolejny strzał, ale znowu doskonała kontrola Francuza. Jeszcze jedna konfrontacja. Teraz nawet mana mógłby... O, myślałem, że doskoczyć, ale dobra, faktycznie dobrze, że odpuścił, bo siege tanki pewnie zniszczyłyby bardzo prędko, a jak nie kolosy, to chociaż stalkery. Czas chyba właśnie z powrotem... Albo Immortal, albo kolosy porobić. Kulek już jest kilka. No dobra, może 4 to tak nie za dużo, ale... Starczy, jak dobrze siądą 4 kule, to na pewno mana wygra bitwę. Tylko z Klemem to jest prawie nierealne. Mam wrażenie, że mana nie do końca wie, gdzie Klem się znajduje teraz i... No tak, nieciekawie. To się prezentuje. Tak, no Klem już wjeżdża. Mana. Co robi mana? Czy to będzie obrona, czy to będzie... Ulala, dobra. Jeszcze się leciutko rozdzielił. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Czas pokażę. Disruptory z lewej strony strzelają. Nieźle, chociaż czołgi niestety dalej funkcjonują. Kolejna kula dobija siege tanka. Aj. Bardzo ładny mikro Klema niszczy kolejnego kolosa, ale są jeszcze ciągle dwa. Zeloty, stalkery i immortale.
taka przeciągnięta nieźle przez Terrana bitwa. Ale chyba koniec końców się w miarę uda. Dobrze, 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 Grzegorz. Większy limit, chociaż na chwilę. No i fundusze też bardzo podobne w obu obozach, ale żeby nie stracił, no i stracił. Z Raptora nie strzelił zawczasu, lecą posiłki Klema. I żeby nie stać w polach, żeby nie stać w liberatorach. Dobrze, dobrze, dobrze. No i teraz Siczak nie celował w ogóle w Kolosa, więc on ma jeszcze trochę punktów życia. Mana nie postanawia się zatrzymywać, wie, że stoczył zadziwiająco dobrą bitwę, bo to Klem ją wybierał, to Klem w nią wjeżdżał. Piękna sprawa. Grzegorz Mana może teraz wybrać, czy idziemy na górę, czy może jednak zniszczyć jakąś, spróbować zniszczyć jedną ekspansję na dole. No chyba ma siłę. Świetnie, obserwatorem też się ustawił, żeby, to jest wizja Many, żeby strzelić kulą, ale niestety tak trochę Klem zauważnie patrzy na swoje wojsko. Takie szpagaty robi, że to w ogóle nie ma podejścia czasami Protoss. Ale cały czas jest potencjał na zwycięstwo. Niestety teraz się kończą ulepszenia dla Francuza. Jest atak, zaraz będzie pancerz. Mana ma też plus jeden do osłon. No bardzo mi się podoba, jak Mana poekspował. Tutaj niestety trochę brakuje wydobycia gazowego. I aż 32 proby, to tak, no... Dużo za dużo. Powinien połowę dosłownie wysłać tutaj już. O, to były złapane medivaki! 2, 3! No cudownie! 3 zdonatowane medivaki, no coś pięknego. I dlatego właśnie Klem się poddał, bo on już wiedział, że nie dość, że teraz już Mana ma więcej, to jeszcze... No Bailando, ale co on widział, wiedział? Moment, aż muszę zobaczyć. No nie, on go wyczuł. No nie widać było. A nie, przepraszam, widać, dalej ten obserwer był, myślałem, że go Klem zniszczył. Czyli tak, Mana to zauważył, złapał i dlatego zwycięstwo. Nie, no klasa, piękna sprawa. No i mamy 2-2. Lecimy. W dolnym lewym Grzegorz Mana, a tutaj Klement. Nice, nice, nice. No też to zawsze człowieka trochę boli, że ta pierwsza mapa też mogłaby być wygrana. Już byłby finał. Nietypowy finał, bo bez Hero Marina, bez Klema. No tego sobie i wam życzę. Na pewno w finale jest Harstem. No i po cichu liczę, że i Polak tam dołączy i będzie fantastyczny pokaz PvP. Oho, Klem już zaczyna robić te swoje proxy-raksy. Paskudna taktyka. Chociaż nie, przepraszam, to nie jest o proxy-raksy, to jest, są raksy w bazie, bo już tak widać też. No to właśnie coś mnie dziwiło, że tak trochę późno wyjeżdża SCV, tak na, no, no tutaj można koszary, special coś takiego robił. Ale widać było po trajektorii i jazdy SCV, że to jest co innego. Będzie próbował blokować. No widziałeś, Grzegorz. Nie mów, że nie widziałeś. To jest SCV. No nie wierzę po prostu. Naprawdę nie zauważył? Tak, widział, ale nie zauważył. Normalnie to się od razu wysyła tutaj probkę, żeby atakować budowniczego. No szkoda. No to będzie trochę stracony czas. No od razu Mana musi robić zelotem. Asymilator. No i już się zaczyna właśnie takie kombinowanie i to tego się boję. Ta gra jest zwykła, normalna, to Klem taki jest, no, dość do pokonania, no. A w innej sytuacji bywa różnie. Bożeż ty! O dobra, to się w ogóle nie patyczkował Polak. Od razu. Jak z automatu. To jest taka reakcja, jakby kolejną łyżkę zupy nabierał. Takie ty to, to ja to. No i dawaj. Za frag. Nie wiem jeszcze co to będzie, czy to chodzi tylko o transportowiec, czy o immortale też. Czy inne zaklęcie, może jakiś kolos, może Disruptor, kto go tam wie. Klem na pewno jeszcze nie wie, co się dzieje. Czy on w ogóle zrobił, a nie, nie zrobił Reapera, natomiast będzie grać Cyklona. I to jest niestety bardzo dobra jednostka do obrony.
zwłaszcza z kontrolą Klema. Ale nie ma szybkiego starporta. I to jest jakiś mały punkt zaczepienia. No to, że kadras mana, czy to będzie... Tak, tak, to będzie Immortal. Dobra. To jest arcyważny cień adeptki, ale niestety... No... Nie ucieknie chyba przed cyklonem. Dowie się, że on jest. No nie, może i nawet nie, nie wiem, czy widział. O mój Boże, ten Immortal. Ten biedny Immortal, czy on będzie... Nie, dobra, na szczęście Klem się nie spodziewa zagrywki Polaka. Czołg, piechota. Klem gra tak, jakby chciał zrobić jakiś bardzo wczesny atak lądowy z bunkrami. Będzie chyba podwójny Immortal Drop, mocna rzecz. Tak, Klem leci od razu na atak. No ja się już lękam. Boże, mana zrobił jeszcze dwie sentry. No nie, no to będzie jakaś padaka. Będzie jakiś dziki scenariusz. Nawzajem się skontratakują. Kto wygra, nie mam pojęcia. Obiecująco wyglądają te gateway'e many. Nie robi za dużo probek, bo skupia się na robieniu wojska. To też jest, myślę, całkiem dobry znak. Ale najgorsze, że on nie wie. No dobra, wchodzimy, wchodzimy. Super, jakby rozwalił starporta, zanim powstanie Raven czy Banshee. Chyba, no chyba będzie raczej Banshee grana, ale to takie moje teoretyzowanie. A jednak Raven, okej. No dobra, już widzę, co się dzieje. Czy mana to wszystko przewidział? I już wie, że Klem u siebie nic nie ma. I tak to właśnie ma wyglądać. Nie ma, nie wiem, nie wiem. Zobaczmy. Czy zabłysnął mana, czy niestety spryt Klema znowu da mu zwycięstwo. Bardzo ładnie na celowniku jest starport. W ogóle o tym właśnie też wspomniałem przed chwilą i tak nawet nie wiedziałem, że ma na to zrobi. Ale dobrze. O nie, i pylon jest atakowany. To jest wielki problem. Jak nie będzie zasilania, to nie będzie kolejnych jednostek. No, proby robią, co mogą. Czy udało się Manie jeszcze coś przywołać? Chyba tak. A, okej. Okay. Immortal tutaj wychodzi akurat. Można zaatakować. Dobrze. Jakie piękne force fieldy. Jak złapany siege tank. No i teraz mikro, makro. Guardian Shield też jest bardzo ważny, bo dzięki temu Mariny mniej biją, SCV akurat tak samo. Ale to mana chyba wygrał, no bo to... Ale czy jakaś proba? Czy jest pieniądze? Tak, jest proba, dobra, nie trzeba. Wystarczy, że Nexus jakiś przeżyje. Mana będzie musiał dozbić... Ojej, jeszcze trzy proby znalazły wyjście. Dobrze! Dobrze! Więcej takich zagrywek mana. Nie stać mojej Stalkera nie stać. Aj, straci niestety. Dobra, tutaj już sobie to wszystko połapię. Jest potencjał. Jest wielka, wielka szansa. Jest recall? Czy to na proby? A, no całe wojsko many! Te proby wracają, dobrze! Czemu to jest sentry? Ja nie wiem. Wydaje mi się, że mana wystarczy, że zaatakuje i wygra, ale... Czy ten recall był jakby sensowny też? Też są dziwne rzeczy. Dobra, mana też będzie w stanie zrobić pylona. W miarę szybko. Kurczę, no boję się, że muły za dużo zrobią. Szkoda, że mana się wycofał. Wydaje mi się, że to nie było takie potrzebne. W tym momencie, w którym to zrobił, no bo gdyby Klem siedział u niego dalej w bazie, no to może tak. Och, obserwator teraz jest na wagę złota. Zauważmy też, że cyklon nie ma 100% HP. Więc może uda się go minimalnie szybciej zniszczyć. Są też halucynowane zloty. Nie wiem, czy to mana specjalnie kliknął, czy nie. O, lololo. No dobra. Mana, wrzucaj to. Ja bym zagęszczał ruchy. Bo tu już, jak to mawiają, lepiej nie będzie. Można w ogóle halucynację do warpizma włożyć? Nie mam pojęcia. O, teraz świetnie halucynacje zapracowały, bo się miał na siebie pierwsze salwy. No, dobi, dobrze, nie ma siczanka. Doskonale, jeszcze mikruj. No, pięknie. No, to już są sami Marines, to tylko wystrzelać tymi immortalami. Pozdro, potańcz. Boże, czegoż? No, bestia. Jezu, nie, to wszystko czerwone, jak grzejnik w grudniu. No.
Jeszcze wyklikał Klem, ale muły nic nie mogą zrobić. Tylko się mogą przeżegnać. GG. Krzyż GG. Nice. Dobrze. Piękna mapa, piękna gra, piękny mecz. No i dla nas fantastyczny rezultat. Tak jak mówiłem, Klem był bardzo mocnym faworytem, a jednak Mana oszukał przeznaczenie. No i pięknie wygrał. No świetne gry makro i ta ostatnia też. Ta akurat była taka bardziej niebanalna. Jednak wyliczył. Dobrze, super, super spotkanie. I teraz finał, finał z Maną. Finał, w którym się zmierzy z Harstemem w PvP, a Mana w PvP zawsze jest, by był dobry i myślę, że jest szansa na zwycięstwo, czego sobie i wam życzę, i Manie przede wszystkim. Nice.